Witam Państwa serdecznie z mojego biura, gdzie się dzisiaj spotykamy, bo akurat nie mogłem pojechać do Warszawy. Mam różne ograniczenia, o których lepiej nie będę na razie mówił. Proszę Państwa, chciałem dzisiaj pokazać tą książkę, która jest szeroko reklamowana dziś na rynku w rozmaitych programach przez Jarosława, Rafała Aleksandra Ziemkiewicza. Przepraszam bardzo. Pana Ziemkiewicza, że pomyliłem jego imię. Pan Ziemkiewicz napisał książkę Cham niezbuntowany. Książkę w swojej wymowie idiotyczną i bezsensowną, ale przypomniał w niej dzieło niezwykłe zupełnie i tekst, który jest jakością samą w sobie i jakością nie do podrobienia. W tym tekście nie ma jednej fałszywej nuty. Jednej fałszywej nuty. To jest pamiętnik włościanina napisany przez Jana Słomkę z Dzikowa pod Tarnobrzegiem. Proszę Państwa, Rafał Ziemkiewicz napisał swoją książkę, żeby udowodnić, że wszyscyśmy z chłopów. To nie jest prawda, po pierwsze. Po drugie, jakie to ma znaczenie? Dzisiaj Rafał Aleksander Ziemkiewicz lansuje tę swoją książkę u Moniki Jaruzelskiej, podkreślając to chłopskie pochodzenie. Już pomijam fakt, że Monika Jaruzelska nie wyrosła z tradycji chłopskiej, ale z tradycji żołnierskiej i dworskiej, ale nie jest to ważne. Ziemkiewicz w porównaniu ze Słomką i jego pisaniem nie ma w ogóle startu. Jak mówiła kiedyś młodzież, bo już dzisiaj chyba nie mówi, nie ma wstanu do Słomki. Proszę Państwa, ja oczywiście jestem na tyle bezczelny, żeby widząc te poczynania Rafała Aleksandra Ziemkiewicza, natychmiast wydać Jana Słomkę i sprzedawać go najtaniej na rynku. Powiem to wprost, to jest najtańsza oferta na rynku, dlatego że każdy poza mną sprzedaje pamiętniki Jana Słomki drożej. Więc ewentualne pretensje do mnie z tytułu tej ceny oddalam. Proszę Państwa, tekst jest fantastyczny. Spostrzeżenia, jakie ten człowiek tu umieszcza, niezwykłe. Szczerość, z jaką się wypowiada, każdemu bym życzył takiej. Jan Słomka był piśmiennym chłopem. Skończył 2 lata szkoły parafialnej. Ten tekst objętościowo jest po prostu olbrzymi. Jan Słomka żył bardzo długo. Był człowiekiem niezwykle przedsiębiorczym. To się aż dzisiaj nie chce wierzyć, no ale to są rzeczy, które były możliwe w nieboszczce Austrii, prawda? Że chłop dzierżawi pagórek z gliną i zakłada cegielnię. Kto to słyszał w ogóle dzisiaj, żeby w ogóle coś takiego zrobić? Proszę Państwa, Jan, sposoby zarabiania, radzenia sobie w okolicznościach no nie najłatwiejszych przez ludność, która żyła no na ziemi tak sobie urodzajnej. To jest niezwykłe. To, co pisze Jan Słomka, jego spostrzeżenia dotyczące konkurencji w biznesie, bo Jan Słomka był przede wszystkim, oprócz tego, że był włościaninem, właścicielem gospodarstwa niewielkiego, z którego było dość trudno wyżyć, Jan Słomka był także przedsiębiorcą, założył cegielnię. Ta cegielnia musiała, on sam i jego klienci musieli stoczyć zażartą zupełnie walkę na śmierć i życie z konkurencją, czyli z panem pancerem wyznania mojżeszowego, który miał obok cegielnię i jeszcze sprzedawał do tego kamień wapienny. Opis tej walki, która została stoczona pod Tarnobrzegiem przed I wojną światową, proszę Państwa, to jest opis homerycki. Homerycki. Słomka nie miał żadnych wzorów literackich, do których mógłby się odnieść. On nikogo nie naśladuje. On nie udaje niczego, nie stara się nikomu dorównać. On po prostu pisze to, co widzi, a Pan Bóg kieruje jego ręką, bo był to człowiek niezwykłego zupełnie temperamentu pisarskiego i wychodzi nam z tego to, co tutaj mamy, czyli fantastyczny zupełnie tekst. Ja może, proszę Państwa, bo nie ma co opowiadać, trzeba wskazać, jak wygląda ten opis, jaki on jest pełen szczegółów, jaki on jest plastyczny, jaki on jest emocjonalny i jaki konkretny jednocześnie.
Ja może kilka fragmentów na chybił trafił, tak jak przy Małeńskim, bo to jest ta sama klasa. Na weselach grywali zawsze muzykanci chłopscy, a tylko na zabawach niedzielnych w mieście grywali Żydzi. Muzyka chłopska wówczas składała się z dwojga skrzypiec, z basów i bębna. Przy czym buczenie basów i odgłos bębna wybijał się najwięcej i z dala już dawał się słyszeć. Dopiero później do tego dołączył się klarnet i flet i w tańcu lepiej podcinał. Takie muzyki były po niektórych wsiach okolicznych, a najlepsza przez długi czas utrzymywała się w Ocicach. Muzykanci grali zawsze tak, jak kto zaśpiewał. Za granie na weselu płacił im pan młody. Czasem tylko któryś starosta lub drużba z własnej ochoty rzucał do basów coś krajcarów i sobie grać kazał. Pierwsza nowoczesna kapela muzyczna w powiecie powstała w roku 1881 w Miechocinie. A wykształcił on tamtejszy nauczyciel Wojciech Skowroński z młodzieży szkolnej. Kapela ta składała się z 10 chłopców grających z nut i utrzymywała się przez lat 10, dopóki muzykanci nie rozproszyli się po kraju z powodu służby wojskowej i zajęć zawodowych. Prawie każdy chłop w owych czasach miał jakieś przezwisko albo przydomek, według których był we wsi znany i nazywany. Tak na przykład Wojciech Łuczak z Podłęża nazywany był Pończochą. Józef Słomka z Podłęża Rychlickim, Michał Wiącek z pod numeru 53 Kwapiszem, Józef Wójcikowski Drabem, Ignacy Gronek Kozieją, Jan Szczytyński Rysiem, Jan Mortka z numeru 27 Karolikiem, Stanisław Antończyk Mastalerczakiem i tak dalej, i tak dalej. Jeden znany był więcej pod swoim przezwiskiem niż nazwiskiem, albo nawet tylko pod przezwiskiem. Na przykład Łuczaka nazywali powszechnie tylko Pończochą, Wójcikowskiego Drabem, Mortkę Karolikiem i tak dalej. Oni sami podawali przezwiska zamiast nazwisk przy spisywaniu aktów urzędowych i w innych okolicznościach. Niektórzy nie znali nawet swoich właściwych nazwisk i naturalnie o przezwiska nigdy się nie obrażali. Mortkę nazywali Karolikiem z powodu, że jego dziadkowi było na imię Karol, a Antończyka Mastalerczykiem, ponieważ ojciec był mastalerzem, czyli stajennym u hrabiego. Przeważnie jednak nieznane były początki różnych przezwisk i przydomków. Wspomnę o figlach chłopskich, których nie brakło było szczególnie w czasie zabaw. Najwięcej figli robili chłopi z Żydami. Uważali ich za bojaźliwych, których można czym bodaj nastraszyć i wyprowadzić w pole. W Dzikowie, za mojej pamięci szczególnie, Wiącek Jan znany był z takich figlów. Raz na przykład kazał przyjść do siebie handlarzowi zboża, mówiąc, że ma bryczkę nasienia kończyny na sprzedaż. Naprawdę nasienia tylko miał odrobinę i chciał się tylko Żydowi odpłacić za popełnione przez niego oszukaństwa. Wiedział, że handlarz też, ten badając ziarno, miał zwyczaj zawijać rękaw i z całej siły wbijał rękę zaciśniętą w pięść w zboże, chcąc w ten sposób sprawdzić, czy od spodu nie jest sfałszowane. Żeby go oszukać, gospodarz odwrócił beczkę do góry dnem i cieniutko przykrył je kończyną, co wyglądało tak, jakby pełna beczka była tego nasienia. Żyd, gdy stanął nad beczką, rozochocił się na jej widok, bo nasienie kończyny było poszukiwane. Zakasywał zaraz rękaw, rozmachał się i z góry chciał wbić rękę od spodu. Szturnął jednak w posypane dno, zaklął ze złości, schował zaraz rękę do kieszeni uciekł przed śmiechem obecnych z komory. Na weselach, chrzcinach i różnych zabawach bywały zakłady o to, kto silniejszy, wytrzymalszy, kto potrafi więcej zjeść, wypić i tak dalej. Zakładano się zawsze o wódkę. Kto przegrał, płacił. Pamiętam, jak książek z Miechocina założył się w naszym domu o to, że zgryzie na kawałki z grubego, szlifowanego szkła kieliszek, z którego pił wódkę. Gdy zakład stanął, gryzł szkło po kawałku na drobniutkie kawałeczki na kaszę i wypluwał na rękę, aż cały kieliszek nawet grubą podstawę zgryzł. Na drugi dzień miał usta zakrwawione i twarz spuchniętą, ale śmiał się z tego i nie myślał chorować. To znowu Franciszek Mortka założył się na chrzcinach, że wypije pół kopy surowych jaj. Gdy mu tyle jaj dostarczono, natłukł jedno za drugiem, przy czym naśladował głos kury ku, ku, ku i wypijał, aż wypił wszystkie 30. Nie słyszałem, żeby mu to zaszkodziło na zdrowiu. Wódki pili wtedy 3 razy więcej niż obecnie. Była tania, bo kwarta okowity kosztowała tylko 24 krajcary i można było dolać do niej więcej niż drugie tyle wody, a była jeszcze mocniejsza niż dzisiejsza okowita. Piwa na razie pili bardzo mało. Dopiero z czasem wchodziło ono coraz więcej w używanie, a poza tym innych trunków nie było, chyba tylko w domach pańskich.
Tak wódkę, jak piwo brali najwięcej w Tarnobrzegu z propinacji dzierżawionej przez Żydów od skarbu dzikowskiego. Jeżeli jednak w innym państwie u jednego propinatora, na przykład w Mokrzyszowie lub w Machowie, były trzy trunki, były kiedy trunki tańsze albo lepsze, to tam je kupowali na weselach, chrzciny, na żniwa. Na swoją bowiem potrzebę wolno było kupować, gdzie się komu podobało. Mieli też wówczas ludzie więcej okazji do picia niż obecnie i żadnej zabawy nie rozumieli bez wódki i picia. Kto był na zabawie, musiał równocześnie pić. A jak to się upił, to mówili, że się ubawił. I nie mieli mu tego bynajmniej za złe. Dawali wódkę nawet małym dzieciom, zwłaszcza na zabawach, żeby i one zabawy pamiętały. I całkiem nie zważali na to, że dziecku szkodzi to jeszcze bardziej niż starszemu. Wódka odchodziła, jak pisałem, na chrzcinach, zmówinach, zrękowinach, rózgowinach i w czasie całego wesela. Odchodziła też i na pogrzebach przed wyprowadzeniem umarłego i na pogrzebie i na tak zwanej konselacji, czyli stypie. Do tego, jak wspominałem, w niedzielę i święta grały po karczmach i szynkach muzyki, przy czym także wódki nie brakło. Nadto sąsiedzi i kumowie częściej się wówczas ze sobą schodzili niż obecnie, w domu lub w mieście, i także traktowali się wódką. Odchodziła też na jarmarkach. W niektórych wsiach był zwyczaj, że chłopi zaraz po wymłóceniu zboża nosili je do karczmy na wódkę. Proszę Państwa, na tym zakończę. Tych opisów jest więcej. One dotyczą każdego w zasadzie aspektu życia na wsi i aktywności od narodzin, poprzez wszystkie sakramenty, jakie człowiek przyjmował w Kościele katolickim, poprzez pracę w rozmaitych zawodach i miejscach, aż do śmierci. Wstrząsający opis, który powinien być w zasadzie lekturą obowiązkową, skoro wszyscy pochodzimy z chłopów, jak Rafał Aleksander Ziemkiewicz, ale nie jest lekturą obowiązkową, za to lekturą obowiązkową jest Gombrowicz, który bynajmniej z chłopów nie pochodził, więc to jest dla mnie jedna z kolejnych zagadek i jeden z kolejnych paradoksów systemu polskiej edukacji. Jestem za tym, żeby Jan Słomka trafił jako lektura obowiązkowa we fragmentach do polskiej szkoły. A propos wódki, proszę Państwa, pamiętam taką sytuację na wsi jeszcze za komuny, że ludzie kupowali zawczasu wódkę na wesela, gromadzili ją, bo po prostu ta wódka znikała ze sklepów. To były lata 80. To było coś niezwykłego. No ale takie były czasy, których Jan Słomka na szczęście nie dożył, bo pewnie by się bardzo zdziwił. Dziękuję Państwu za uwagę. Miłej lektury, bo jest fantastyczna. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.